Ale fajnie, wreszcie śnieg. No, masakra jest, jak jest śnieg. Jezu, w ogóle tak się cieszyłem, jak jechałem tą drogą. Ja tak samo, dom piekarzem mówiła, to ty robi, słyszę! Nie wiem, jak ten dom wygląda, ale już wiem, że musimy taki kupić wujas. Ekipowy dom w górach, to jest to. O, ty, na to mojego starego, co na to? O, chłopie! Jak tu jest pięknie! O kurcze pieczone! O kurcze pieczone! Coś mi się wydaje, że tutaj jednak kurcze pieczone! Ale kolor! Normalnie sauna, zaraz wchodzimy, tutaj grzejemy dubsko i jest siema. O, jaka chillernia taka, tak zwana. Ej, a to jest wszystko nasze? My tutaj sami jesteśmy? Tak. Jezu, ale piękny stół. Tu jest taka pierzyna, to nie jest kołdra, tylko tu jest pierzyna. Tak. Chłopie, tak. Materac musi być taki, że macie, wiesz, minus 50 temperaturę utrzymać. Złapał. Mach, jak wygląda. Dziękuję, majtki ci kupiłem. Dziękuję. Masz przesrany kościół. Szybko, chłopie, bo zimno! Dawaj go! Będzie wam się podobało. Krzychu, Majkę, mamy pokój na samej górze. Duże, duże, no. Pierwszy zimowy wyjazd ekipy! No. Hej, to jest ekipa kamp! Zimowy ekipowy kamp, uważam za rozpoczęty. Także mam dla was pierwszą niespodziankę, o której dowiemy się na miejscu. Kurczę, wieczorem. Wiesz, że ja się domyślałem przez to, że pamiętam kontakty, jakie uzyskaliśmy. Jak wracaliśmy z Wawki kiedyś, pamiętasz? Tak, no, także... To jest ten sam ziomal, nie? Tak, to jest ten sam pan. No, także dzisiaj skuterki pana. Śnieżne. Ale będzie nigdy, mocno. Nigdy nie jeździłem. Ja też nie. First time experience, nie? Ja też. Chłopie, wsiądziesz i będzie... Wow! Ej, dawaj go w zaspę! W zaspę go! W zaspę, chłopa! Tutaj ekipowicze czapki, proszę bardzo. Dziewczyny są trzy różowe też. Jak ktoś chce czapeczkę. Oczywiście czapki na ekipa.dosipka.pl, więc wpadajcie, wbijajcie. Monia, jadę z tobą i ja prowadzę. Zawsze jak facet będzie, jest... Zawsze jak się facet... popisują! Tak! Zawsze jak facet jest z laską, się popisuje, nie? Kurczę, nie, ale fajnie! No. Pierwszy raz na śniegu już. Serio, zaczynam czuć, że będziemy chłopie... Tak! Ej, to jest tak, że my teraz tak kozaczymy, się jaramy, ale naprawdę, to nie jest taka łatwa sprawa na tym skuterze, będziemy chłopie mieli tak obsrane pory, że wiesz... Tylko dobrze ci się spodnie zapinają! No mam drugą spodnie, z drugą parę pod spodem! To drużyna nasza, po kolei tam... Witamy serdecznie. Łukasz, Kuba... Oskar. Ej, serio, ja patrzę na was i wiem, że jesteśmy w dobrych rękach. Naprawdę, nie wiem dlaczego, ale mam takie poczucie, nie? Tą piękną zabawę organizuje nam Snowdu. Opis, w opisie macie oczywiście linka. Dziękujemy pięknie za możliwość. A Snowdu Adventure, a wiesz co znaczy Adventure? Przygoda! Ha. Ale będzie taka przygoda, że co? Będzie przygoda gonić tego zielonego. Ja się boję z tą jechać. Nie dziwię cię wcale, ja sam się boję za sobą jechać. Dobrze! Dobrze! Pięknie! Ale chłopie to zamiata tak. No to co? Zaczynamy! Pożegnajmy się z Martą Mikserem najpierw. Na razie! Oj, co, Jojo? Więcej bar! O Jezus, jak ciężko, chłopie! Jezus! Zrób kanapkę w 7 sekund!
No ja was wezmę w takiej fajnej dziury, tam że powiem się zawsze ekstra. I tą opcję, że się zamieniamy w trakcie jazdy pasażerami też, nie? No to później teraz trochę. Jest na przykład moment, nie? Ale nie, w trakcie jazdy. I że gwiazdy że robimy i odpalamy i przeskakują sobie, nie? Nie, to oni robią! Ja sobie założyłem tak, że jest możliwość, że złamie nogi, że złamie nogę. Jak nie złamie, to będzie dobrze, jak złamie, to jest takie, że okej, okay, spodziewałem się tego. Dobra, gdzie? Ale właśnie. Już jesteśmy po tym pierwszym treningu. No i teraz troszkę można było przygazować bardziej. Pan mi też włączył tryb standardowy. I tam jeden skoczek był całkowicie. Tak, da się jechać. No. Nie. Jak ty jest dużo śniegu? Dużo strasznie, no. O kurde. Ale dobrze, że nam się nic nie stało. To próbujemy jeszcze? Dobrze, jest i... Ale jak się wyglebimy, to jest tak mięciutko. Ja nie umiem. Nie umiem balansu na prawo zrobić, umiem na prawo nie umiem. Trzy gleby kopita. Ale fajnie, bo jak spadamy, to źle się tak w śnieg. Padłem cały do śniegu, cały. Co? Maga. Trzymam. Jesteś? Ale kamera. Dziękuję, moja droga. Weszłaś na podskupę. Dałem walkę na kamerę, jeżeli zsiądzie twoich nóg, nie? O, wypadę. Myślałem, że palce tak wchodziły. Kiedy? Ej, lecimy na nim? Patent od tych pierdów twoich, do tego pierdzenia twojego, aż ci czego spodnie rozerwało. Chłopie! Cztery gleby na koncie. Uważam się doświadczonym glebowiczem, ale doświadczonym też jeźdźcem, bo te gleby pozwalają mi być lepszym. Ile się wywróciłeś razy? Cztery. A my? Ale no, dupsko. Serio. Tak zimno. Ej, czy ja tą dziurę, przepraszam, mam do spodni? Czy ona tutaj jeszcze ma jakąś warstwę spodnią? Pytam się grzecznie. Zaraz się chłopie takiego fronta spodni. W ogóle nie wiem, czy wszyscy tutaj wiedzą,
No. Chyba nie wiedzą wszyscy, jak my się poznaliśmy z panem Oskarem. A to jest bardzo ciekawa historia. No. Tak jest, jechaliśmy pociągiem, chłopaki nas wyczaili młodzi. I podeszli po fotkę, a to Iwan Oskar powiedział: a ja mam skutery, jakby co to możecie sobie wbić kiedyś. Zarzucił wizytówką. No, to jest ekstra, bo wiesz, takie rzeczy się po prostu dzieją, masz się spotkać, nie? Tak. Masz się z kimś spotkać, to ma działać. Ja nie wiedziałam tego. No ale nieprawdopodobne są te wrażenia tutaj. Jak patent Snowdu Adventure, jak się strasznie, przygoda strasznie podoba? Koniecznie, koniecznie, w ogóle polecam serdecznie, serio, to jest taka zabawa. Tak mi się odmroził tyłek tam na tej dziurze, że ja tutaj... Tylko nie ta... Bąka, bo wybucha! To ja podrzucę tutaj trochę. Buja, ściągasz mi osypka! Nieprawda. Teraz tak polatamy, chłopie, tak! Ja będę czuł, będę tak dociążał ci, żebyś tak skręcał, chłopie. Ale dokładnie taki sam jakby zestaw wyjazdowy możecie wy sobie zrobić. Tak, taką wycieczką? Taką wycieczkę można, no. Płatne od skutera podwójnego, no i macie jedno oko, wszystko piękne. Wszystko w zestawie, bardzo fajnie. Byśmy się nie poszli, to myślę, że jakbym się dowiedział o takiej ofercie gdzieś, zrobił research, że chciałbym pojechać gdzieś do Zakopanego i coś ekstremalnego zrobić, totalny cheat, żeby to... Kiełbacha! Ale ile tego jest tutaj, kurczę? Fajnie, fajnie. Ale czad. Ale nas pozytywnie zaskoczyli. Ale mamy farta, że chłopi mieszkamy blisko Zakopca, nie? Ludzie, wiesz, z północy to oni nie widzą śniegu... Całe życie. Całe życie, nie? Patecki, chciałby się kopcić z ciebie. Kopcisz się posikałeś? O Jezus, kurwa, palę się, palę! Klaudia wjechała w drzewo. Taki jest tego wynik. Wjechała w drzewo. Nieprawda. Tak? Wjechała w drzewo? Nie, nie, nie. Nieprawda. Tyle brak. To była pierwsza niespodzianka, a teraz będzie niespodzianka numer dwa. Serio? To tego się nie spodziewaliśmy. No to było mega mocno. Wszyscy przebijesz. Dobra, kto zrobił najwięcej gleb? Ja 4 z Werą. Jesteśmy Wera najlepsi. Ale ty nie zaskoczyłeś w trakcie lotu od tego. A no tak, też Mike wygrywa. Nie zapinajmy. Nie wjechałeś w drzewo! Nie wjechałam! Trąba i Klaudia zaliczyli drzewo. Nie! Nie do drzewa. I dzwoni, mamy zaliczonego jednego dzwona od miksera i Marty, tak? Tak, mikser wjechał. Zobaczcie, jaki piękny będzie mieli kulik. Co to będzie? Kulik? Kulik! Ale fajnie! Z jednej strony super, a z drugiej strony mi szkoda tych koników. Ale te koniki tutaj właśnie mają git. No. Ale nawroty robią, kurde! Co się dzieje bokiem? Hopie, parkowanie, parkowanie tyłem, hopie, pa. Dobry, dobry właśnie. Tutaj drifta zarzuca dupką, pak. Ja uważam, że one są bardzo szczęśliwe, że sobie chodzą i nie jest im gorąco i nie chodzą w 30-stopniowym upale, tylko jest bardzo świetnie, pak. Fajnie i sobie jedzą. Często właśnie ludzie mówią, że na przykład na Morskie Oko tam męczą te konie, nie? No, na Morskie Oko tam jest bardzo długa trasa pod górę. Tak. Jest lata, a tutaj jest zima, jest kulik. Zimno i oni sobie stoją, pochodzą sobie trochę, a koń, który jest niewypuszczany i nie chodzi, jest nieszczęśliwy. Tak, no właśnie. No, a organizatorem tego wszystkiego są kuligi.pl, więc w ogóle dziękujemy za możliwość, że mogłem zabrać ekipkę i przewieźć ich wszystkich. No. Ale nas rozpieszczasz, kurde, dzisiaj. No, Karol, dzisiaj będziemy musieli jakoś panikować. No. Teraz fajnie, fajnie, a później jezda bomby, chłopie, bo jest challenge, nie? A również tutaj macie osypkę na drogę, bardzo proszę. O, super. Rozgrzewaczka. O, co tam jest? No, proszę. Masz dwie. Dzięki. Ale se dupniemy, że robię gorzko, ale będzie gorzko. Pająska, co? Ej, serio, pierwszy raz na kuligu. Gorzałej tutaj, wikniemy. Stuku, puku, bez czerwy. Stuku, puku. Twoje zdrowie. Do połowy?
Dawaj! Dawaj, pojadę! O, chłopie, co? Mamy jeszcze tutaj, chłopie. Też osypka. A jedyny go osypka, chłopie. Zagrychy, chłopie. Chłopie, wakacje ekipowe. Ferie ekipowe. Chłopie. To co, kupuj, na drugą nóżkę, nie? Na drugą nóżkę, pewnie, że tak, chłopie, bo jedna jest rozgrzana, a druga strasznie się ziębi, nie? No właśnie zimna, zimna, zimna noga, zimna, aż stopy, stopy coś tam wie. Jeszcze chwilę temu tutaj było trochę ludzi, trochę zwiedzających, a w tym momencie, że jesteśmy tylko my i jest taki magiczny klimat, nie? Śniegu. Ale jest git, jest naprawdę piękny. Serio, jeżeli nie macie pomysłu, co zrobić z rodziną, naprawdę, tak się ludzie śmieją z tego Zakopanego. Ale raz trzeba się tak wybrać. No. Zajedziesz jakieś właśnie skutery, stary, zajedziesz taki kulik. Lecisz sobie z rodzinką, jest fajne. Siema! Krzysiek już się... Ale Krzysiu, po twarzy Krzysia widać takie... Siema! Ale se napoju wypiłem chyba ze dwie butelki. A z boczkiem, boczkiem, na winklu bokiem. Krzysiu, Krzysiu, na winklu teraz! O, łapa będzie ciągnięta ręka! Krzysiu, tam już jest fajna zabawa. Mnie już po tym trzecim zaczęło wyginać. Drugim chyba. Po trzecim łyku. One są piękne, konie są piękne, to są przepiękne majestatyczne stworzenia. Kasia nam przed chwilą pokazywała triki, bo Kasia bardzo dużo rzeczy wie o koniach i właśnie powiedziała, gdzie możemy go głaskać. I Kasia, pokaż tego trik, ten trik. Przed chwilą robił tak? I robił tak? Tak jakby miał takie łaskotki, nie? No. Ale słodkie, słodkie, pięknie. Mogę go dotknąć? Cześć. Jestem Kuba. O, ty jesteś piękny, jesteś piękny. Ty jesteś dobrze, ale masz dużą pytę, Jezus Maria. Chłopie, Mike wygląda jak kibol taki jeszcze z kominiarą, nie? Co, kazaliście się ubrać zimowo, tylko brałem. Zakopane, Zakopianka, Zakopane, chłopie, nie? Tak, kliny. Ruszyliśmy właśnie, mamy pochodnie. Pochodnia jest w polisie. Kuligu. I myślę, że jakbyśmy, chłopie, ten, chcieli to trzymać na dłużej, to by wie, po prostu wystygło, by się, chłopie, wyparowało. Tutaj, chłopie, popatrz! O kurde! Stąd się zgłosił drogą internetową do tej konkurencji. Skapituj do mnie. Nie pierdolę. Będziesz wiedział, że jak się przyjeżdżą z Zakopane na imprezę z Bujnicką, to trzeba się fajnie ubrać i oczywiście co najważniej trzeba się fajnie łokulić. A ja z tego co widzę tutaj kolega się chyba nie do góry wczoraj, ale nie przejmuj się, będzie pięknie tu. Wypięknimy, żebyś fajnie wyglądał. Fryzura też lupa powód, tak powiem, że ciuro od tego się będzie. Cały to! Cały, całego tam. Drugi test? Drugi test wciąż czy nie? A co? No. Pięknie, pięknie. Piękny. I tak do końca imprezy. Powiedz mi, ty golimy cię ze znieczuleniem czy bez? Ze znieczuleniem. Piotr, dawaj znieczulacz. Lecimy? Gotowy? Dawaj znieczulenie. Ze sushi. Za co? Puść to! Puść to! Ale za co? Słuchaj, na początek mamy dla tobie maszynkę, która nazywa się Giletros. Statystyki mamy takie, że na trzy golenia jeden chłop wychodzi cały, co na chłop przeżył, także szanse ma zmarnąć. Buźka jak pupcia niemowlęcia. Z uchem. Z uchy? No czekaj, jak z uchy to mamy dzielę dwa do wychodzenia. Jestem rano świnie zażynali. Ja byłem w tym programie ostry, że nie, na cięcie. Normalne, serio! No, a jakieś myślą? To nie jest stępe! Słuchaj, teraz powiedz mi, jaką chciałbyś mieć fryzurę na dzisiejszej imprezie? Na łyso! Na łyso? Nie! Proszę go nie słuchać! Fryzura na Justina Bimbera. Bimber? O. Justin Bimber. Bardzo ewentualnie na pazdana techniką wyrywaną. Justin Bimber! Bimber? Justin Bimber! Bardzo dobry wybór, na Bimbera nam trzeba więcej żelu.
Super wybór. Już ci tu Bimbera postawimy. Oooo! Czekaj. Justin Bieber, nie ruszaj się teraz. Za kola ci poprawię. O! Nie obecnie. Kawałek brwi ci obciąłem. A poprawić z drugiej strony, co tam tak jest? Popraw. A, wyrównamy ci wszystko. Ładne? Fajne? Jak wyglądał. I słuchaj, jeszcze tam każdowno nie zaglądał. Widzę, coś ci wystaje. Nie ruszaj się. Na koniec, być może najważniejsze pytanie w twoim życiu. Tak zastanów się teraz dobrze dwa razy, co odpowiesz. Od tyłu, czy od przodu? Od tyłu, jest zabawnie. Tak? Lecimy. No to ściągamy mu portki, małe, ściągnij mu portki, dawaj. Ubrałeś jakieś majtki? Ubrałeś jakieś majtki, czy nie? A, to są ciutko, tak mi to jest. I moi kani, brawa dla niego! Zbojec się szans przeszedł! Puszczamy cię wolno. Niesamowita zabawa, super emocje, mogę powiedzieć, tylko się bawić. Nic o tym nie wiedziałem. Wujas mnie tam wpakował, Powiem, tylko musisz mnie nakierować, gdzie jestem brudny. Ja ci zrobię. Jeszcze trochę. Ja uwielbiam górali. Ja jestem zakochany w górach. Słuchajcie, jak to w górach gadają, jak się narty nie posmaruje, to się co? Nie pojedzie! Mamy specjalne rekwizyty do smarowania narty. Specjalne smarowidło. Słuchajcie, Kali, konkretnie będzie polegać, trzeba będzie wypić zawartość tych oto kieliszków do dna. I teraz tak, kieliszek nie może się przewrócić, nie może spaść na ziemię i z kieliszka ma być wszystko... Tutaj jakoś jest zmiana. I z kieliszka ma być wszystko, ale to wszystko do dna wypite. Wszyscy razem równocześnie. Dobra, technika jest taka. Gotowi? Klikamy. 3, 4, start! Jedziemy czarne! Oho, pani co? Co to miało być? I brawa dla pani, zafundowała drugi zjazd. O Jezu, tkwi w pani postawie. Słuchajcie, zjazd numer 2. Gotowi? Dobra, wezmę sobie telefon. Musisz! 3, 4, start! Czarne owce! I kolega znowu wąs nie puścił. Polewamy jeszcze raz! Czarne owce! Czarne owce! Polewamy jeszcze raz! Niemożliwe, jak tak można? 3, 4, start! Czarne owce! Co ja mam z tobą zrobić? Wąsów nie odolę! Powiem ci tak, no i odpuścimy przez te twoje wąsy, bo czuję, że będą krzesło do rana. Marta umiera tam, no. Przyszła kolej na, jak to drużyna, na łascypki! Przed nami łascypki. Ty, będzie ci za wysoko teraz. Parteru. 3, 4, start! Słuchajcie, dobrze jest na przykład. O, pani do buzi już wali, patrzcie jak pięknie. No, normalnie są. Pani oczywiście oderwała kieliszek od narty. Polewamy jeszcze raz! Zjazd numer... A to my co się dzieje? Dobra, nic. 3, 4, start! Oscypki! Oscypki! Ale to pilno ciepło. I kolek, ooo, coraz gorzej. Dobra, nic nie wiem. Dopijamy. Dopijamy? Kole... Oho, kole... Chyba coś i było jest dzisiaj pity. Zostaliście kontuzjowani o jednego zawodnika? Zajebałem to naprawdę. Mike się poszedł. Nie! Mike nie dał rady! Chłopie! O kurwa! Obieca spirytus! O Jezus! Ciężki temat! Obieca spirytus, moi ludzie! Co się tu dzieje? Tak.
Nie, bezwiecznie teraz. Zy jest? Żeby nie było. Zy jest! Co to się stało? Niedobry ten bimber. Ale to twoja. Piłeś co wcześniej, bo słaby był. No dwie herbaty. Nie przepiję nigdy wódki herbatą góralską. Jedna zasada. Jak się bawiłaś dzisiaj? Superancko się bawiłam. Bardzo dziękuję za wszystkie aktywności. Było zarąbiście, serio. Od rana wszystko zadziałało, tak? No oczywiście, oczywiście. Dobra. Ale nie, serio, jak ktoś szuka jakichś wrażeń prawdziwej zimy, tak, to tylko tutaj. Macie w opisie, będziecie mieć pełne informacje, jak tu dotrzeć. Jak ja zapraszam się serdecznie. Łuki zaprasza, Karol też zaprasza, wszyscy zapraszamy. Nie, no serio, byłby gruby dzień. Single, 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 single. Co się stało? Czekaj, jeszcze raz! Jeszcze raz, jeszcze raz! Majkę, dawaj! Dziadek Bruce! Jaka głowa!